rezerwowi rozgrywają się razem z pierwszą jedenastką i dzisiaj miało to swoje uzasadnienie. Teraz sobota, dynamiczny rajd Waldemara Soboty, sobota, ależ niewiarygodna akcja, no i jaka bramka, Waldemar Sobota, tak jak chciały, mijały zawodników pod Beskidzie, jakby bali się go zaatakować i kiedy znalazł się już w okolicy linii pola karnego, uderzył może niezbyt mocno, ale niezwykle precyzyjnie, Śląskę prowadzi 1-0. Dobrze, przerwałeś mój wywód w odpowiednim momencie, bo akcja soboty faktycznie imponująca. Zobaczmy raz jeszcze. Tu jest podanie od Roka Elsnera. Mija Juraja Dancika, mija dalej Łatkę. Niestraszny mu także Peter Buczko. Jeszcze cień ciała, no i strzał już z linii pola karnego. Piłka idealnie od słupka. Może trochę spóźniony też Richard Zajacy w tej sytuacji.